Pozdrawiam wszystkich widzów Papi TV i zapraszam do subskrybowania kanału. Puh. No, ładny jestem, no dobrze wyglądam, dobrze się prezentuję, także warto mnie oglądać. Cloud MMA, pierwsza konferencja, zapraszam was do kolejnej dobrej relacji. Najman atakuje korkiem od butelki. Hejka. A my się znamy? Znamy się już, nie, z 30 sekund nam leci. A, okej, okay. No to fajnie, to dobrze. Kochani, to jest relacja Papi TV. Oczywiście nie jest to najlepsza relacja, którą możecie obejrzeć, bo będzie też relacja na kanale Sixpack TV, ale jest to porządna, solidna relacja. I zapraszam na OnlyFansa Wojtka, bo wyświetlenia są okej, ale nie są jeszcze na tyle zadowalające, żebyśmy mogli go utrzymywać po prostu z tej pensji. Więc wpłacajcie donaty, róbcie co chcecie. No generalnie to musimy trafić w głowę, nie? Ja będę unikał tych ciosów. A ty jesteś dobry? Chyba tak, nie? Nie, no. Zobaczysz. Okej, chyba czas idą, nie? Bierz ci, bierz. Nie, no ja to biję. Lizek ma kalafiora i... 7-0? Słuchaj, Hasan ma content, że ten, którego trafi 3 razy w głowę w ciągu 15 sekund, dostanie 5 dych. W głowę? Tak. Tak. Teraz? Tak. Ja stawiam na Lizaka 5 dych, ale nie na Hama. Ale nie na Hama. Nie, kulturalnie, Lizak. Chcesz zabić? Nie, bo ja w rękawicach jestem wolniejszy. Stary, ja jestem zawsze chętny na walkę, nie? Jak wiesz, tak. Ktoś mi mówi, że ja się boję, to mi to trochę uwłacza, bo ja mam dużo walk stoczonych. Okej. Okay. Ty bardziej właśnie dziwiłeś, bo 11 walk. Ty masz 7-6 ważysz, to może 6-8 byśmy dogadali, jakbyś się zgodził. I mam nadzieję, że. Dobra, panowie. Może pierwszy face to face, zapraszam. Jedziemy. Lizak, smażę powiedzenia Hasanowi. Panowie, że... No w sumie nic. Hasan. W sumie też nic. To który z was dobije, a który zbije? Ja zbiję. Ja on zbije. W jakiej kategorii się widzicie? Ja bym chciał bardzo 7-0. Tutaj słyszę 6-8, może być po środku 6-9 kiekowskim targiem. O wszystkim zdecyduje wszechmocny Miraz. Tak jest. No. Najpiękniejsza część. Ja tutaj są hieny, sępy, a ten suszę. Trzymaj. Ja przecież jesteś jedną z nich, no. Co, ja mam prowadzić ludzi, bo nie rumie? Do końca i koniec. Ale ja tu nie widzę, ja tu widzę tylko jedną ciekawą osobę. No może dwie, bo jest jeszcze fajne nazwisko. A tak to ja nie wiem, to bez sensu. No nie, no dobra, jest jeszcze Liza Kost. Czekaj. A gdzie są dziennikarze? Nie widzę żadnych dziennikarzy, widzę tylko atencjuszy. Nie wiem, o co chodzi. Niech się szykuje na porządne bomby, bo będą naprawdę bomby. Zobaczy, zderzy się z ciężarówką. Powiedz, nie wchodźcie kurwa do tego pojeba na profil. Ci tak gada, bo chce walczyć. Cały dzień gadałem o pewnie i mnie teraz za fiuta złapał. Ej, no stary, powiedz mi, jak byłaby walka moja z Cichym, postawiłbyś na Cichego? Ja też nie, no właśnie. Powiem, że jesteście obydwaj dla mnie underdogami. Michał, patrz. Bez na mnie. Kurde! Go za ucho chwycił. Dobra. Ja słyszałem, że Cichy daje 100 komuś, kto mu kalafiora zrobi. A to, a wiesz jak robią w Rosji sobie kalafiory? Jak? Dają sobie deseczkę i młotkiem biją. Obczajamy catering. No i jak widać, rewelacji nie ma. Dominik, 3 powody, dla których powinieneś mieć walkę z Antanem. Oczywiście dlatego, że jest farmazoniarzem, wszyscy go nie lubią i chcieliby zobaczyć, jak dostaje solidny wpierdol. Po drugie, osobiście bardzo go nie lubię i fajna by była to walka ze względu na to, że jestem od niego chudszy, on jest po prostu ulany i jak mniejszy pokonuje większego, wiesz, Goliat, Dawid z Goliatem, tego typu klimaty. I po trzecie, potrzebujecie tego, cała Polska tego potrzebuje. Marcin, następnym razem jak zjesz, teraz mam cię w dupie, następnym razem jak zjesz, to wszystko posprzątaj, tak? A nie, że taki nie sposób się zostawiasz. Na ostatni raz widzę, jak taki syf tu zostawiasz. Na razie. Widzieli, czuj się jak w domu. To i taki syf w chacie też masz? Myślisz, dopóki moja kobieta nie przyjdzie, nie posprząta. Ej. Pozdrawiam, kochanie. Robisz super robotę, jest ciśniutko. Ludwiczek, byku, koczysz, to się kabanosie. Pamiętaj, nie będzie łatwo. Nie będę się tu straszył, ale nie będzie łatwo. Słuchajcie, to jak wygląda Media Room. Co jest ciekawe, wywiady możemy prowadzić tylko i wyłącznie na ściankach. Aktualnie przed wami jest dużo atencjuszy, innych fanów i lajków, a ja jestem jednym z nich. To jest pani z fansportu, to jest zawodnik, którego ominiemy. Dzień dobry, jest z nami Julka z Szybkich Samochodów, jest z nami Dawid Załęcki, jest z nami Adam, który mnie czasami wkurza, ale podajemy sobie ręce. No i jest generalnie cała inna masa influencerów i ludzi, którzy myślą, że są sławni. I tak wygląda Media Room. Gosiu, co tutaj robisz? Ja robię wywiady.
Z kim? Z zawodnikami nowej federacji Cloud MMA. Tak, na całkiem serio. Czy ciebie to interesuje, o co ich pytasz? Interesuje. No słuchaj, jak zadaję pewne pytania, no to chyba o rzeczy, które mnie interesują. No albo sprawiają wrażenie, że ciebie interesują, bo czasami z nimi gadam i sobie myślę, kurde, o czym gadamy. To współczuję. No, no, jeżeli ty tak nie masz, to ja tobie współczuję. Nie no, no czasami mam, ale co ja ci będę opowiadać? Przecież ty najlepiej wiesz, że wiesz jak jest. Ale całe moje życie dziś było związane ze sportem. W liceum byłem kapitanem drużyny siatkarskiej w moim liceum. Stary, nie widać. No, ja to się domyślam. No kurwa, zagrałbym z nim. Mam jakiś problem tej od ciebie. Ja byłem rozgrywającym, on był skrzydłowym bodajże, więc no, ja bym mógł tylko wystawiać przeciwników do wbijania jak gwoździ. Tu w Mediarumie obiły się osoby, które ponoć miały doświadczenie z siatkówką. Mówi o Ludwiczku, on ponoć tobie wystawiał, żebyś gwoździe wbijał przeciwnikom. Co o tym powiesz? Co ty pierdolisz, człowieku? Serio? Nie przypominam sobie, żeby mi wystawiał na jakieś gwoździe, ale słuchaj, no w 20 lat grałem, więc może gdzieś tam się przetarliśmy. Może coś cię ominęło, nie? Albo mnie coś ominęło, albo po prostu... Mokry set kolegi. To właśnie chciałem powiedzieć, albo po czymś dobrym się mu zasnęło, no i miał takie fantazje. Poznajcie Olę, Aleksandrę, część dzisiejszej ekipy Papi TV. Olu, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Olu, jak to się stało, że jesteś dzisiaj na konferencji? Zadzwoniłam do papiego, on mówi tak, biorę cię. Mówię, no i super, nie zero problemów, od razu. To jest dobry człowiek. Nikt inny mnie nie chciał, tylko on. Tak było, prawdę mówi. Dosłownie. Czy konferencja Cloud MMA, jak wrażenia? Dla mnie spoko, Nikita poddymia. Jest okej, okay, aczkolwiek czuć duże zażenowanie na tutaj panelu z Nikitą. No. Kto jest największym cringerem dzisiejszego wieczoru? Nikita. Zdecydowanie Nikita i pani dziennikarka. Kameruje się. To co, chcesz to zdjęcie czy nie? Aha, zdjęcie. Szarek Szarowiek, który był animatorem dzisiaj. Animatorem, dobrze powiedziane. Dużo, za dużo powiedziane. Wszyscy cię pytają, pokaż mi sztuczkę, także... Dobra, to ja ci coś tam. Patrz. Czekaj. Wybiorę jedną kartę. Mhm. Tylko ty nie patrz. Od razu zapytam. Jedna karta. No. Powiedz losową kartę. A speak. Co ty w cuda wierzysz? Z nami Nikola. Hejka. Na razie nie będę zdradzać szczegółów, ale po dzisiejszym liściu, który jej takiego delikatnego sprzedałam, gdzie poleciała jak taka ściera do podłogi, no myślę, że sobie z nią dam radę w pierwszej rundzie. Tak jak obiecałam, zrobiłam dymy, dymów będzie jeszcze więcej. Kamil Minda, który odprawił aptekę do apteki, a aktualnie policja odprawiła aptekę chyba do aresztu. Jaki jest twój komentarz w tym temacie? No życie pokarało go dwa razy. Najpierw ja, później nasza policja zatrzymała go. Ciężki będzie teraz jego los. Nie wiem, jak sobie tam radzi. Jest silny chłopak, także na pewno udźwignie to. Najman wpuścił 7 kopii, czy tego nie trafił? No, no nie trafił, dlatego ten trener na tych filmikach stoi w miejscu, żeby te kopnięcia Najman dochodziły. Przy oku? To wiesz. Dostał w ryję? Najman ma sznyta przy oku? Nie wiem, no może mieć. Ale co, się bili? Nie, no wczoraj był na Jeziorku Czerniakowskim, a tam podobno dzikie węgorze są. To mógł go węgorz zaatakować, także jak nie węgorz, to węgorz i wiadomo. Jeszcze specjalnie dla twojego kamerzysty miałem ci pocisnąć, więc cisnę ci, że tak inteligentnego, brzydkiego i niereformowalnie atrakcyjnego, nazwijmy to tak, dziennikarza jak ty jeszcze nie widziałem. Dziękuję. Stary, masz bardzo dużo samokrytyki, ale miło mi to słyszę. Cieszę się, że mogę poznać tak świadome osoby. Kurwa, takim inteligentem chcesz być, to ja mam dla ciebie zagadkę, którą przygotowałem specjalnie na to. Ja mam zagadkę. No? Artura wyjebali z KSW. Jak to się nazywa? Ale kurwa, wejdziesz na mój kanał, masz Q&A i masz wszystko opisane. Nie, chciałem ci odpowiedzieć tak trochę, wiesz, uszczypliwie, ale to czy oni ciebie, czy ty i to mnie interesuje, poważnie, nie? Słuchaj, ja mam dla ciebie zagadkę, nagrywaj. Co to jest? No. Występuje raz w każdej minucie, dwa razy w każdym momencie, ale nigdy w ciągu 1000 lat. Kurde, polegnę na czymś żenujące, no pomóż mi. Litera M. Polegnę.
No ale dobra, a to teraz tak, ty się wypytujesz o wszystko. A dlaczego ciebie nie ma w Fansporcie, a mimo to robiłeś dla nich relacje z jakiejś tam gali i wywiady? Ja wiem dlaczego, bo się fani przyjebali o to, że kurwa masz zjebanego fryzjera. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, stój tu. Gościu, stój tu, żebyś był sędzią. No daj, Artur, odpowiedz. Chodź tu swoją jako dej. Takie coś, mięcie mikrofon. Szymon z Fansportu napierdala do mnie, kiedy będę dla nich prowadził wywiady. I powiedziałem mu, że nie dam mu zgody, bo prowadzę kanał i nie będzie zmiany, żeby nie zatracać brandu Papi TV. I no jesteśmy na etapie rozmów. Okej, widzisz. I teraz ja mogę rzucić mikrofonem i udać obrażonego. No dlaczego? Także mało lat. Albo dyskusja i merytoryczne argumenty, albo jakiś dziecinny tekst. Rozumiesz, co chodzi? Ale... I naucz się, o co chodzi. Jak chcesz być dla Ebe latać, to musisz trochę mieć, wiesz, szyku, klasy i prosto, a nie kurwa lewo. Prosto. No. Dobra odbitka. Ale jestem drapieżny, co? Ej, a! No odbitka. Papi jest drapieżny. Który rocznik jesteś? 9-1. No to ty jesteś mało lat. A jak ci mało lata, to się rozbujaj. Ja mówię mało lat, bo to jesteśmy w prawilnych klimatach, wiesz o co chodzi? Prościutko. No. To nie był przydek, serio. Na jasno się, nie był przydek, nie? Dobra. That's the biggest tarantula in Poland. That's like Mariusz Kuzianowski right here. That's like the biggest one. Okay, so I guess it's Brachypelma albo Pilosum. Nie oglądajcie go. Powiem wam tak. Są ludzie w tej branży naprawdę, którzy dają przykład ludziom, którzy zarażają pasją i tak dalej. I jest Papi TV też. Dzięki bardzo. Żartuję, oglądajcie, piszcie komentarze i subskrybujcie. Ale przecież to jest głupek, to jest wioskowy głupek, nie słuchajcie go, bo to w każdej wiosce jest głupek. No i to jest taki wioskowy głupek. Gargamel cicho. Przyjąłem, morda. Gargamelu. Tak. Gargamelu. Panie i panowie, Marcin Najma versus Bomba, wychodzę, dorosłe typy się rzucają i pchają, Najman atakuje korkiem od butelki, panie i panowie, są emocje. Najman to ten pan, który nosi skarpety do sandałów. A kto ma większy kurwa rozum, ty czy wiewiórka? No... Wiadomo, że wiewiórka, bo ty masz dziewotkę. Jeszcze się tam średnio obudziłeś po walce. Za chwilę się dowiemy, kto jeszcze miał jakąś średnią w swojej szkole i co miał z geografii. Ci panowie wiedzą, o co chodzi. To jest beka, jeden z drugim. My się możemy tylko śmiać, witamy w cyrku. Ten mu proponuje ciastko, ten mu cycki. Co tutaj się dzieje? Czy Marcin Najman pokaże cycki? Że to jest duma, to jest głupek wioskowy. Tak, wioskowy głupek mówi o wioskowym głupku i przygłupie. Brawo, brawo. Kurwa, tu podejdzie mu wyjebie w zęby. Wyjebie mu w zęby. Panowie, on mu wyjebie w zęby, uważajcie. O, panowie, przyszli. Pisujemy dalej. Marcin Najman. Teraz wy. Bomba. No, dobra. Dzięki Wrocław, Warszawa, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie wszystkim. Dzięki, cześć. Idę. Na razie.